O, dobry, dobry. Dzisiaj fajerwerki z Lidla. Tak jest. Lidla. Tak to wygląda ten dziadek. Kiedyś tego dziadka odpalałem. Cena, nie wiem, może nie będę wam nawet ceny podawał, bo cena co roku się zmienia. A my z Kaczorkiem po prostu kupiłem ją prywatnie w dobrych pieniądzach. Unboxing jest na kanale Machany bez piny. Więc mówię, przestrzelimy sobie, zobaczymy. Tutaj rok produkcji 2022. Tu jak powinniśmy, należy odpalać, czyli po zmroku, wyciągnąć ląd, bezpieczne odległości, nachylać się. I tak to wygląda. A drugą wyrzutnią, tej jeszcze nie widziałem, to jest Concert of Light. Tak to wygląda, ile strzałów, czas efektu, wysokość efektu, rok produkcji, gramatura, bla bla bla, certyfikaty CE. Tu macie wszystko podane. Jak ktoś chce, to sobie zapauzuje i sobie może poczytać. Dziadek, ląd. Jest ląd podstawowy, pierwszy system istniejący. Kaliber 25 mm. A Concert of Light też jest 25 mm i nie ma strzałów kątowych. Wszystko strzały proste. Dobra, Kaczorkowi już ściągnę, żeby wiedział, które to już ma odpalać. Bo nie umiem niemieckiego. Dobra, tu se odpalisz, tu oderwiesz. Ja idę już na bezpieczną odległość. Bezpieczna odległość to jest mniej więcej 25 metrów. Nie będę stawał też za daleko, nie będę stawał za blisko, bo stanąc za blisko, efekty nie będą się mieściły w kadrze i będzie wow. Stanąc za daleko, efekty będą małe i stwierdzicie, że to jest chłam. Odcinek przyda wam się, jak w przyszłym roku może będzie u was pyroko, bo w tym roku Polska była podzielona na, w tamtym roku Polska była podzielona na pyroko i triplexa. Poczekajcie, złapię osoś na Kaczorku. Kaczor, masz czym się oświetlić? Czekaj, bo muszę osoś na tobie złapać jakimś wacem. Dobra, na tablicy rejestracyjnej. Odpalaj! Odpalaj, na tablicy rejestracyjnej. Tablica się chociaż świeci jak psu klejnoty. O, to już było lepsze. Widać jest, ale nie są mega głośne, takie w miarę ciche efekty, niektóre duże, niektóre nędzne, ale w miarę gęste i długo się utrzymują. Tak zauważyłem, że niektóre pociski właśnie były takie dopieszczone, a niektóre były takie biedniejsze. Ale ogólnie gęste i długo utrzymujące się efekty, nie? Dobra, i teraz ten Concert of coś tam, Light chyba. Concert of Light. No. I znów to samo. Takie niektóre pociski są słabsze. Powiem ci, ta Concert of Light troszeczkę lepsza była od tego dziadzi. Jedna i druga nie była zła, w szczególności, że w Lidlu szło je kupić naprawdę za jakieś nieduże pieniądze, bo to chyba, nie wiem, tam było 100 czy 120 zł. Ale ogólnie kosteczki, jakby ktoś sobie nawet kupił, odpalił, to nie było wstydu. Nie było wstydu. No to tyle, nie? No. Jak miałbym oceniać, to ci powiem tak, nie znając ceny, Concert of Light zasługuje na takie 7 z plusikiem. Dziadzia zasługuje na 7. No. No to tyle, bierz Kaczorek, wbijajcie do Pirohita w Radomiu, tam pani Monika was obsłuży. Pirohit w Pile jest na telefon, więc zadzwońcie zanim przyjedziecie. Pirohit w Szczecinie tymczasowo zamknięty. I tyle, wbijajcie na kanał Machony bez piny i Instagram Machony69. Pozdrawiam was ciepło, dbajcie o siebie i innych i pamiętajcie o bezpiecznym odpalaniu.